witam. Jesteśmy na nowym placu z autkami rozbitymi i nierozbitymi. Plus tego placu jest taki, że na każdym aucie są ceny i dane auta, także nie trzeba się pytać. 2016 rok, 8000 euro. Silnik benzynowy. Żadne mecyje. Peugeot 2008. Stół cały. Z przodu uszkodzenia. Poduszki w całości. No w sumie to lampy, maska. Pas przedni, na tym by się to skończyło chyba, nie? Postaram się pokazać jak najwięcej aut, które zwracają moją uwagę. W dieslu 194 tysiące, 2005 rok 3000 euro. Citroen 2003 rok 1500 euro. Auto wygląda na całe i chyba takie jest. Zobaczymy z tyłu. Tak. Dacia Stepway 2015 rok 6000 euro. Delikatne uszkodzenie na zderzaku. Poza tym to jest chyba wszystko. Są tu naprawdę różne auta, od 500 euro do 20 tysięcy euro. 1000 euro taka Xara Picasso, tu jakiś zabytek 690 euro. '95 rok, ale stan tego auta jest naprawdę dobry. Laguna jakaś, bodajże benzyna 1.6, 690 euro. A6, 5 rok, 2000 euro. Przemek, zamknij maskę na chwilę. Ogląda A4. Z którego to jest roku? 2008 rok. Uszkodzony jest silnik. Cena 6000 euro. Auto w całości. Ładne w limuzynie. Wszystkie auta są otwarte? Nie. A ty wziąłeś klucze do tego? Rok 6000 euro. Tu macie.
jest uszkodzona. O, tutaj delikatnie usterko oberwane i przygięty błotnik. To jest jakaś zafirka. Oto tutaj widzę błotnik uszkodzony. 2-litrowa. 2012 rok. 6000 euro. Poza tym błotnikiem tu na drzwiach mamy ociarka. Poza tym nie widać tu żadnych innych uszkodzeń. Mazda 6. W skórach, środek ładny. 2012 rok, 5000 euro. Diesel. Spójrzmy dalej. To jest dość dużo dookoła tej hali. Także można coś tu wybrać. Insignia. Na tej Insignii nie ma ceny, ale ona tu chyba już stoi chwilę. Takie trochę drypki. No ale tam z tyłu widziałem naprawdę niektóre nowsze autka uszkodzone. Także pokażę wam zaraz. Oj, zimno, zimno jest rano. Jeszcze jest zamknięte. Co tu jest? Tutaj, tu nic nie ma. Skoda, 2015 rok, 6000 euro. Jakaś wersja. Żadna wersja. Przerysowany cały bok. Opel Adam. 2013 rok, 4000 euro. Stoi już tu chwilę. Halo? Fabia 2017 rok, 8000 euro. Nic specjalnego. 2007 rok, 3000 euro. Silnik diesel 1.9. Rok 4000 euro 1.6. Który to rok? 2013. Ciekawe, czy ma klimatyzację. Ma klimatyzację, ma wszystko. Ma. Tutaj by ktoś chciał Trabanta lub Warburga. Skoda Octavia 2014 rok 1.6 TDI 6500 euro. Cena netto. Niektóre tu ceny są, ale są podane w cenie netto. Także jeżeli kupiłem na firmę, to ok.
to w tej cenie możemy kupić, ale jeżeli prywatnie, no to trzeba doliczyć sobie 19%. No i tutaj właśnie to Audi oglądałem i mnie zaciekawiło bardzo. Ocierkę ma tylko z tej strony. To auto w całości. Chyba że z tamtej strony. Poduszki całe. Siedzenie. Kurwa, 3-4 samochody do załadowania. A to czekasz na kogoś? Nie no, ma odebrać telefon, bo nie pamiętam jaki to był samochód, nie? Chyba to Audi, ale... Nie. Które? A to? Nie jestem pewien, bo on z nimi pisał wczoraj, a ja niemieckiego nie znam, się z nimi nie dogadam, nie? Ja mogę tylko obejrzeć i zdjęcia mu wysłać i chuj, a niech on se załatwia, nie? Wiem. 2016 rok, 12 tysięcy na to. Było coś mniej uderzone, ale białego kurwa. Ceny takie średnie. O, jeszcze można targować. No wiadomo, no. Trzeba, no to kurwa. Tu mam drzwi wymienione na pewno. W zeszłym tygodniu brałem, tylko że 2, bo to jest 2016, 2017 rok, to mnie błotnik, lampa i zderzak porysowały. Tak, jak tamten. No, to za 5 euro kupiłem, oni tu mają 6, nie? Aha. Ale połowa z tego rozbita, połowa. Ale gdzie kupowałeś? A niedaleko, niedaleko Lipska, nie? Aha. No my tu jak głównie te strony tutaj palimy, nie? To mamy tak w miarę rozsądne kilometry. 2016 rok, 8000 euro. Opel Mokka 2016 rok w automacie diesel, 10000 euro cena netto. Tu z tej strony uszkodzony. Tu z tyłu jakaś jest Octavia w limuzynie. Ale tu ceny nie ma na niej. Co to uszkodzone jest w niej? Nie za bardzo widać. Rapid, przepraszam. Co dalej? Tu gdzie zamazane ceny chyba auta są sprzedane. Tutaj mamy Mercedesa w dieslu 2012 rok. Uszkodzony tu w tyłu widzę delikatnie. Zawieszenie poszło, bo koło stoi krzywo. Nie? Ze strony jest ok. Tu jakieś starsze albo już sprzedane. Zobaczymy. Nie widać nic. Octavia 2007 rok. 4000 euro, to nie, nie. Za drogo. Tutaj jest ciekawa sztuka też. 2015 rok. Bez lajnie. Delikatnie, delikatnie. Tu uszkodzona. Kosztuje 10000 euro. 127000 przejechane. To takie auto podejrzewam, że dzień, dwa. I stąd znika. To zobaczę z drugiej strony, co mu się stało. Nic. Nic, tylko tamta strona delikatnie. Błotnik, lampa. Zderzak zarysowany. To jest od czwóreczka, tylko z
starsze poduszki wystrzelone. Przodem dojechane delikatnie. Ceny nie ma, nie pisze. A szósteczka. Oj, tu jest świeżo. 24 tysiące netto. Poduszki wystrzelone. Poduszki wystrzelone. Ale to jest auto roczne. 2018 rok. Z tyłu lekkie uszkodzenie. Netto kilometrów 7000 kilometrów. Dwulitrowy diesel. Renówka, jakaś tu mamy. 8000 euro. Też pewnie roczne auto. No, 2017 rok. Po zakupie Toyoty RAV4 wróciliśmy, by odebrać Audi A4, to co rano byliśmy oglądać. 2008 rok, 140 koni w limuzynie, karoseria nigdzie nie uszkodzona, wtryski uszkodzone. Cena niska, na pewno się opłaciło. To tu mamy Corsair, 2017 rok. $4,990. Corsa, szkodzona, poduszki wywalona. W desce też. Toyota Verso. €7000. Gdzieś uszkodzona. Rocznikowo słabo, 2009 rok. Co tu mamy? Insignia. 2014 rok, 8000 euro cena netto. Środku ładna, niezniszczona. 8000 netto. Tu następna, 2014 rok, 7000 netto. Xenon chromy. Trochę większy przebieg, 230 tysięcy. Środek. Środek podobny, chociaż nie. Nie ma nawigacji. A6.
27 rok, 5000 euro. 2007 rok. Niezniszczone.